Państwu, jakże wspaniale w ten piątek, piątunio, piąteczek spotkać się o 9:09 i porozmawiać o rzeczy bardzo ważnej, jaką jest sprzedaż. A rozmawiamy razem z Krzysztofem Rzepkowskim i Dariuszem Milczakiem. Dokładnie tak. I żeby tak troszkę zupdate'ować tych, którzy jeszcze tego nie słyszeli wcześniej, to zastanawiamy się cały czas nad tym na razie, co jest taką kluczową cechą, jeśli chodzi o pewną postawę sprzedażową, co z nas robi mistrzów. I właściwie od 3 dni już, tak jakoś nie planowaliśmy tego, tak szczerze tak. mówiąc, krążymy jak wokół lotniska, wokół słowa odwaga, która jest po prostu w życiu bardzo ważna. Ale ja sobie przypominam, choć moglibyśmy już to zapomnieć, bo jesteśmy obaj wielowątkowi i potrafimy prowadzić rozmowę w różnych kierunkach, zapominając czasami o tym, od czego wyszliśmy. Jak to się mówi, zaczynaj z wizją końca. Że wspominałeś o swojej definicji takich, nie wiem, konglomeratu, nie wiem, kompendium, nie jak nazwać, boksie, takim postawy, którą nazwaliśmy osocze. Tak. I pamiętam, że To jest właśnie ta odwaga. Ale powiem ci, jestem bardziej niż cholernie ciekawy, co się kryje pod literką S. Jeszcze nie wiem, czy pamiętasz, na naszym pierwszym spotkaniu poruszyłem wątek, że nie tylko postawa, ale na finalną skuteczność sprzedaży wpływa również aktywności, wiedza i umiejętności. Tak. I pod tym S ukrywam słowo samodyscyplina. A mianowicie ja mogę mieć, słuchaj, wielką wiedzę, wiedzieć co i jak zrobić. Mogę mieć wielkie cele, ambicje i marzenia, że schudnę, że nie wiem, osiągnę jakiś wynik finansowy, że gdzieś pojadę w życiu. I dopóki mi tej samodyscypliny brakuje, żeby każdego dnia regularnie, krok po kroku iść naprzód, to de facto nic z tego nie będzie. I to jest temat bardzo trudny, bo część z nas ma tą samodyscyplinę z natury, tak sobie myślę, albo z wychowania prędzej, prawda, gdzieś z wychowania. Natomiast mam takie głębokie przeświadczenie, natomiast ciekaw jestem twojego zdania, że wiele osób potrzebuje jakiegoś zewnętrznego jeszcze motywatora, żeby mieć samodyscyplinę. Na przykład to, że ja widzisz, mogę chcieć dobrze wyglądać i mogę chcieć biegać na przykład. I nawet sobie pierwsze 4 dni będę biegał sam, ale po tych 4 dniach już mi jakoś, to jutro, tu mi wstrzyka, jakiś katar, trochę mi się nie chce. I wtedy ja potrzebuję ciebie. Tak, bo jak ja się z tobą umówię, że o 19 jesteś pod moim blokiem, to jak będę patrzył na 18:50, to oczywiście przeklinam, modlę się, może Darek się rozchorował i nie przybiegnie, ale przecież jak przybiegniesz, to ci nie powiem, wiesz co, katarek mam, Darek. No tak, ale wiesz co, ja ci powiem tak, bo otworzyłeś teraz taką puszkę, że już nie powiem czyją, która jest dla mnie zawsze takim źródłem trochę prześmiewczych inspiracji związanych z niektórymi biznesami żerującymi na właśnie braku tej samodyscypliny. Bo zwróć uwagę, nawet bym tak trochę zaryzykował, strzelając sobie w kolano, że jeżeli ja jako szkoleniowiec miałbym do czynienia wyłącznie z ludźmi, którzy są totalnie zmotywowani o nieprawdopodobnej osobistej dyscyplinie, to już byś zbankrutował. To już bym zbankrutował. Tak. Siłownie już by padły. Zbankrutowali. Każdy z nas by był taki, byśmy... Zobacz, ludzie kupują kursy, kupują książki, do których nigdy nie są w stanie zajrzeć, no nie? To jest mega przykład według mnie, co powiedziałeś, ta samodyscyplina, która odróżnia mężczyzn od chłopców trochę. W takim sensie. I tutaj bym zaryzykował takie twierdzenie, bo powiedziałeś o tym, że potrzebują zewnętrznego motywatora, właśnie, że jednak to jest taki bym powiedział, taki killer po prostu, bo jeżeli nie wyobrażam sobie osiągania sukcesów bez czegoś takiego jak samodyscyplina. I też wszystko jedno, czy jest moja wewnętrzna motywacja, tak. czy zewnętrzna, ale samodyscyplina, czyli taka umiejętność zbudowania swojej własnej rutyny chyba w różnych sprawach, ona determinuje, moim zdaniem ona determinuje wszystko. Możesz być super uzdolniony, zdolny, ale tak mówisz, zdolny, leniwy, kurde, nie? W szkole się tak. Ja na szczęście byłem z tym zdolny, leniwy, bo że ktoś nie jest zdolny. Ale chodzi o to, że po prostu wiesz, że to jest lenistwo. Po drugiej stronie jest lenistwo. Wiesz, podawałeś fajne przykłady związane ze sportem, nie? Czyli z tą gimnastyką. No to wiesz, tutaj przykład. Sport jest chyba najlepszym takim odnośnikiem, żeby zrozumieć wagę tej samodyscypliny. Jest taki, w jednym z wywiadów z Lewandowskim przeczytałem to, że on biegając pilnuje sam siebie, czyli ma tą samodyscyplinę, żeby nie skracać narożników.
Czyli jak biegną dookoła stadionu, no to że on po prostu ten metr, który tam tak można też ukraść, prawda? No bo tak zwykle biegamy dookoła stadionu, że skracamy, to on tego nie robi. I któregoś razu sobie usiadł i policzył, czyli wziął pod uwagę wszystkie rozgrzewki, które bierze w ciągu dnia, tam dookoła stadionu jak biegają, pomnożył przez liczbę dni w roku i razy 4, no bo to są 4 metry, tak, które mniej więcej tam 4 i 1,5 metra, czyli 6, nie? I okazało, wyszedł mu ten wynik, wiesz co, fascynujący. Dlatego, że okazało się, że... 10 kilometrów pewnie, co? Maraton. Że on biega maraton więcej od tych, którzy skracają narożniki. Nie? I ten maraton potem widzisz w tym przyspieszeniu, w tej jego kondycji, w tym wszystkim. I to jest dla mnie taki fajny przykład samodyscypliny, że ja każdego dnia mam do wyboru. Albo zrobię tak, jak ma być, czyli zjem, nie wiem, tyle i tyle kalorii, zrobię tyle i tyle pompek i tyle kilometrów przebiegnę, albo uwaga, zrobię prawie. Tak, jeżeli zrobię prawie... No tak, robię różnicę. To prawie robię różnicę. Ja wiem, tylko wiesz co, ja się trochę... Tej samodyscypliny często boję w takich właśnie coachingowych, jakichś motywacyjnych mówkach i tak dalej, bo ludzie bardzo często odwołują się, jak, i to nie chodzi o jakichś zawodowych mówców wcale, tylko ludzie mają jedni tam czeladniczy system takiej pracy, że szef tam, nie szef, czy tam, tam mistrz uczy tego ucznia tam, go tam, ty rób to i to i to. Jak będziesz 1500 razy zrobił jakieś coś rzeczy, to osiągniesz mistrzostwo. Ludzie często chwalą się, zobaczcie, wystarczy ciężko pracować, wystarczy codziennie rano wstać o tej 6.15 na 3-minutową rozgrzewkę i dzięki temu, powiedzmy, schudniesz tam ileś. Ja mam wrażenie, że większość ludzi, i to dotyczy też działów handlowych, czy ludzi, ale ja tego, kurde, chciałbym tak, ale no, mnie to się nie uda to zrobić, tak? Że ludzie są jakby bardzo świadomi takich swoich, szczególnie w tym obszarze lenistwa. Ja to nazywam lenistwo, ty to nazywasz dyscyplina. Dla mnie ta odwrotność jest pewnym lenistwem, takim lekceważeniem, olewactwem. Nie, że takie uda mi się, albo tak, takim, wiesz, bagatelizowaniem czasami. Jestem mistrzem. No bo... A właśnie jest, myślę, że sprzedaż szczególnie jest takim miejscem, że trudno o mistrzostwo. Mhm. Bo wiesz, wydaje mi się, że są takie dyscypliny życia, że masz fart i talent. Mhm. I po prostu robisz coś pierwszy raz w życiu i kurde, nagle masz wow. Wydaje mi się, że w sprzedaży możesz pierwszy raz w życiu sprzedać deal, wiesz, życia, przypadkiem, ale to już nie jest powtarzalne. Mm-hmm. Powtarzalność jest wtedy, kiedy jest wynikiem tej aktywności. I to nie jest, ale powiedz mi, to nie jest trochę tak z twojego doświadczenia, że jednak ta samodyscyplina albo jej brak, to jest taki element nas samych, którego jesteśmy tak bardzo świadomi, że on nas w ogóle jakby, wiesz, tak jakby pozbawia nas wiary w siebie. Ja mam takie poczucie, że to, że ja wiem, że ja czegoś nie umiem, nie mam w sobie zaparcia, to po prostu to ja się nie biorę za to. Wiesz co, teraz mi się przypomnie, jak ciebie słucham, taki krótki filmik, który zobaczyłem kiedyś w telewizji. No i to był jakiś taki wywiad z gościem, który miał już tam chyba setkę i jakiś reporter telewizyjny do niego pojechał na zasadzie, jaki jest sekret na długowieczność. Czyli spodziewał się odpowiedzi typu pij wodę, tam nie wiem, jedz marchewkę, prawda? I jakby taka jedna krótka recepta, no taka informacja dla wiadomości, tam wiesz, na ostatnie 3 minuty, nie? I ten dziadek takim mocno ochrypłym głosem powiedział: trzeba się trzymać za mordę. I powiem ci, że to jest chyba dla mnie odpowiedź na tą samodyscyplinę. Czyli trzymać się za mordę, jeżeli już mam tą świadomość, bo ja się, z tym się chyba nikt nie rodzi, z tą samodyscypliną, to nie jest jakoś cecha wrodzona. Jeżeli już osiągnę pewien poziom świadomości, że jeżeli coś mam osiągnąć, to muszę to robić regularnie, to potem po prostu każdego dnia trzeba trzymać się za mordę. Trudne straszliwie. Tym bardziej, że w tej sprzedaży, jak powiedziałeś, są przykłady tego, że komuś się trafiło. Szczęśliwego jakiegoś fuksa. W sporcie już tego nie masz. W sporcie to, że masz pojechać na olimpiadę, w sporcie tego nie ma. Tam nie pójdziesz do olimpiady. W biznesie de facto, w sprzedaży bardziej, bo w biznesie masz różne sytuacje. W sprzedaży długoterminowo też tego nie masz. Stąd zresztą wydaje mi się, że ludzie, szefowie, zresztą właśnie też będziemy o tym kiedyś rozmawiać, mam nadzieję, bo to jest temat, który jest, mnie fascynuje w ogóle, te KPI, czyli te aktywności. A ktoś mówi, no zaraz, ale robię i mam wynik. Ale fartem często, no nie? A długoterminowo to jest trudno bez tego. Podoba mi się to trzymać za mordę. My akurat musimy też trzymać za mordę czas, w związku z powyższym... Musimy się po prostu rozstać. Słuchajcie, nie wiem jak z waszą samodyscypliną, z waszą umiejętnością złapania się za mordę. Jakie macie motywatory? W różnych sprawach. Czym się motywujecie, żeby każdego dnia wykonywać pewne czynności? To nie musi być sprzedaż, to nie musi być prospecting, to mogą być nawet te ćwiczenia. Co sobie w głowie powtarzacie, żeby po prostu mieć samodyscyplinę? A my się spotkamy w poniedziałek, jak zwykle o 9:09 i będziemy z kolegą Krzysztofem dalej dyskutować o osoczu.
jakby na to popatrzeć, to następne znowu mamy o. Tak jest. Ciekawe. Miłego weekendu. Do zobaczenia.